nas w kolejnym odcinku Medycyny Pikerek Koni. Dzisiaj sobie dla Was recenzję zierbaka szwarcwaldzkiego albo Black Forest z firmy Steiss 2009. Nazywa się on Uran i jest u mnie w kolekcji dopiero od niedawna, ponieważ kupiłam go na OLX miesiąc temu. Jak widzicie, jest on maści brudno-kasztanowatej. I jest to naprawdę przesyczny zierbaczek, od zawsze mi się podobał i bardzo się cieszę, że w końcu go mam. Ma bardzo fajną grzywę, taką trochę w postaci irokeza. Też bardzo ładny ogonek, ma przesłodki pyszczek, bardzo ładną maść. I nie mogę się też doczekać, kiedy w końcu będę miała również jego rodziców, bo również są wspaniali. Także uważam, że ten zierbaczek jest naprawdę bardzo godny polecenia. Także jeżeli gdzieś go znajdziecie, no to naprawdę polecam. Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem na tym kanale. Pamiętajcie, że zbliżamy się bardzo szybko do 25 tysięcy subskrypcji, a z tej okazji szykuję dla Was naprawdę sporo ciekawych filmów. Także jeżeli nie chcecie ich przegapić, zapominajcie o czerwonym przycisku na dole oraz dzwoneczku. Wtedy będziecie dostawać wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach. Chciałam również podziękować mojej wiernej fance, czyli Susunami Iti, która praktycznie cały czas mi przysyła nowe rysunki do filmów i jest naprawdę przekochana. Zajrzyjcie na jej kanał, linka zostawię w opisie. Jest naprawdę wspaniała, podobno jest na moim kanale od samego początku. Nie tylko na tym koncie, ale także na innych kontach była ze mną. Jestem naprawdę w szoku, nigdy nie spotkałam kogoś takiego jak ona, żeby ktoś był ze mną od samego początku. Bo jak pewnie wiecie, nagrywam już 6 lat. Więc naprawdę jej bardzo dziękuję za to, że jesteś, bo jesteś wspaniała. I dziękuję Ci za te śliczne rysunki. Jeżeli Wy też chcecie mi coś wysłać, to wszystkie informacje macie zawarte w zakładce społeczność. Także warto tam zaglądać. Pamiętajcie oczywiście, że ja Was wszystkich kocham, ale w szczególności właśnie dziękuję Susunami i Ty, że tak dla mnie się poświęcasz.